Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie rzut oka, rozpakowanie na prawdziwego potwora wydajności. Może nie każdy z Was pamięta moją kartę graficzną prywatną. Jest to Gigabyte GTX 960 w wersji G1 Gaming z półpasywnym chłodzeniem. Karta według mnie wydajna, według mnie do moich potrzeb wystarczająca w zupełności, natomiast będzie się mogła zmierzyć z prawdziwym potworem, czyli wersją 980 Ti. Moi drodzy, półpasywne chłodzenie, 6 GB pamięci i niesamowita wydajność. Oczywiście przy tym też odpowiednia cena, którą sprawdzicie sobie w opisie filmu. Cenę tej wersji, cenę mojej wersji, tak więc zapraszam do sprawdzenia, jeśli ktoś jest ciekaw cen. Tak więc teraz bierzemy się za rozpakowanie, a testów jestem bardzo ciekaw, jak ona wypadnie w stosunku do mojej karty, ile więcej z siebie wyciśnie. Zapraszam do oglądania. Ok, więc przed nami kartonik z kartą graficzną GeForce GTX 980 Ti od firmy Gigabyte, oczywiście seria G1 Gaming. Kartonik dużo się nie różni od kartonika mojej karty graficznej, czyli GeForce GTX 960 bez Ti, ale również serii G1 Gaming. Ale kartonik to jest chyba jedna wspólna cecha tych kart oraz oczywiście wygląd, chłodzenie, natomiast co do wydajności, to jest po prostu potwór wydajnościowy. Widziałem kilka testów, słyszałem o tej karcie sporo, więc bardzo fajnie będzie ją przetestować samemu też na moich grach, na moich aplikacjach. Być może też na jakimś monitorze 4K się uda jeszcze przetestować. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Natomiast co mamy tutaj ciekawego na tym opakowaniu? Mamy informację WinForce 600 W out, czyli chłodzenie takie trzyetapowe. WinForce, to jest po prostu w swojej kategorii bezkonkurencyjne, najlepsze chłodzenie na rynku, jeśli chodzi o tego typu chłodzenia zajmujące dwa sloty. Flex Display, czyli bardzo wiele wyjść tutaj z tej karty, możliwość podłączenia do czterech monitorów oraz możliwość podkręcenia. Ją być może sobie sprawdzimy, chociaż myślę, że przy tej wydajności nie będzie po prostu potrzeby podkręcania. I mam informację, GameStream GameWorks działa też oczywiście z technologią NVIDIA G-Sync i DirectX-em wersji 12. Po boku też rzecz ważna, informacja, szyna PCI Express Standard 3.0 oraz pamięć 6 GB DDR5 i szyna pamięci, zobaczcie, 384 bity, przy czym w mojej 960 to jest tylko 128 bitów, więc przepustowość 3 razy większa, ilość pamięci 3 razy większa. I sam układ graficzny podejrzewam, że też około 3 razy szybszych będzie. No i wyjścia, to by było na tyle, jeśli chodzi o to. Mamy też informacje, właśnie pamięć, 3 wentylatory oraz wersja z OC. W przypadku kartonika to by było na tyle, natomiast z tyłu mam tutaj jeszcze parę ciekawych informacji, chociażby o tym wyświetlaczu na karcie graficznej, to samo co w 960, czyli jeśli wentylatory są wyłączone, to wtedy nam się świeci, jak są włączone, to wtedy świeci się po bokach. Chodzi o to, moi drodzy, jeśli nie widzieliście recenzji mojej karty, że mamy w serii G1 Gaming chłodzenie półpasywne. Co to oznacza? To oznacza tyle, że ta karta graficzna oczywiście ma wentylatory, trzy bardzo wydajne wentylatory, ciche, ze specjalnie zaprojektowanymi łopatkami, które bardzo wydajnie chłodzą nam tą kartę graficzną. Natomiast to nie wszystko. Mamy też potężne radiatory, specjalnie ukształtowane, takie trójkątne elementy mamy, oraz heat pipe, czyli rurki cieplne, specjalnie zakończone, specjalnie ukształtowane o szerokości, o średnicy 8,6 mm, tak więc to razem daje taki trzyetapowy system chłodzenia. I w momencie, jeśli ta karta ma mniejszy pobór mocy lub nie nagrzeje się powyżej bodajże 50-60 stopni, to te wentylatory się nie kręcą. Przy takim normalnym użytkowaniu na pulpicie w Windowsie to rzadko mi się zdarzało, żeby kiedykolwiek poza graniem wymagającej gry te wentylatory się odpalały. Więc karta po prostu w codziennym użytkowaniu bezgłośna, ponieważ nic tam nie powoduje hałasu, nie ma żadnych wentylatorów aktywnych. Mamy też tutaj kilka efektów graficznych, to może pulsować, między innymi możemy zmieniać sobie kolorki i mamy też backplate, bardzo fajny, który zobaczycie. Kompatybilność z Windowsem 7, 8, oczywiście 10 też zapewne bez problemu tutaj współpracuje. Co do zasilacza, minimum 600 W, no cóż, zobaczymy sobie. Natomiast to jest podane dla konfiguracji z procesorem Intel Core i7.
No, ja mam tutaj siódemkę wyższej klasy, więc w moim przypadku powinno to być jeszcze więcej. Natomiast wiem z doświadczenia, że cały zestaw z tą kartą nie powinien pobrać więcej niż 400 W, to może już w ekstremalnych warunkach, ale potrzebujemy też dwa wtyki zasilające 8-pinowe. I mamy też rzut oka na możliwości podłączenia do czterech monitorów jednocześnie, Dual BIOS oraz informacji, że jest to karta serii Ultra Durable, czyli bardzo wytrzymałe podzespoły. I zarządzanie mocą GPU Gauntlet. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy z kartonika. Teraz otwieramy i oczom naszym ukazuje się wewnętrzne pudło i jest sama karta graficzna. A poza nią, moi drodzy, już sprawdzamy. Mamy płytkę ze sterownikami, Quick Start Guide oraz przejściówka. Tutaj jest dwóch Molexów na jedną 8-pinówkę. Dobra, to się mi nie przyda. Ja mam odpowiednie okablowanie. No i sama karta graficzna, moi drodzy, ciężka rzecz. Mówiłam, że jedną ręką tutaj ciężko tego potwora utrzymać. I zobaczcie. Konstrukcja dokładnie taka sama jak w przypadku mojej karty, jednak wydaje mi się, że jest cięższa, że jest tutaj więcej tego aluminium, tej stali, po prostu te rurki cieplne są ogromne, grube. Widać je oczywiście tutaj, chociażby w tych przestrzeniach między wentylatorami. Mamy też potężne, naprawdę potężne radiatory. Musiałbym z ciekawości zważyć tą kartę i moją, czy faktycznie jest cięższa, czy tylko robi takie wrażenie. Natomiast mamy troszeczkę inny cały ten front, mamy takie elementy ze szczotkowanego aluminium, bardzo ładne. Tutaj oczywiście szyna PCI Express. Od góry mamy mostki do połączenia w tryb SLI. I mamy zasilanie 2x8 pinów. Z tyłu mamy zakończenia tych rurek cieplnych. Jak widzicie, karta zajmuje szerokość dwóch śledzi w komputerze, więc raczej taki standard w dzisiejszych czasach. I co my tu mamy? 3x DisplayPort. Tutaj mamy HDMI i dwa wejścia cyfrowe DVI. I od drugiej strony to, co mówiłem, czyli taki stylowy backplate, też jest to tutaj szczotkowane aluminium. Zobaczcie, solidny, gruby backplate. To jest funkcja ozdobna, ale przede wszystkim też zabezpiecza nam tutaj te wszystkie podzespoły. Karta i bardzo stylowo wygląda, ładnie zaprojektowana, ale też bardzo przemyślana. I same wentylatory, zobaczcie, mają specjalne nacięcia, odpowiednie ułożenie, kąt natarcia tych skrzydeł. Wiem już z doświadczenia, że chłodzenie Windforce jest i bardzo ciche, i bardzo wydajne. Moim zdaniem najlepsze chłodzenie w tej chwili na rynku. Natomiast oczywiście pomiary temperatur, pomiary hałasów będą w recenzji, więc to sobie zobaczycie. A dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego pierwszego rzutu okiem na tego potwora wydajności. Testów sam jestem ciekaw wyników, o ile ta karta przeskoczy moją 960. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Cenę tej karty sprawdzicie sobie w opisie filmu oraz troszeczkę niższych serii. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!